Tu obowiązuje hierarchia. Kto głośniejszy, ten ważniejszy. Psy i koguty rządzą na podwórzu. A gdy pojawia się gospodarz, zaczyna się nasłuchiwanie i dyskretne podglądanie. Jak on się porusza? Co trzyma w rękach? Pobrzękiwanie metalu oznacza tylko jedno. Będzie wielkie żarcie. Ci, którzy są bliżej, powoli zajmują dogodne pozycje. W tym ogromnym stadzie ma to szczególne znaczenie. Daje przewagę nad innymi. A przewaga rodzi się z jedzenia. Nareszcie. Ruch jak na wyprzedaży w supermarkecie. Koguty mają pierwszeństwo. Za nimi pośpieszają kury. A kaczogęsi? Te zachowują się, jakby miały mniejszą motywację. A jednak idą. Idą dużymi grupami. I oto nasza główna bohaterka, Mularda. Popularna we Francji, mało znana w Polsce. Na głowie charakterystyczna kreska. Ni to gęś, ni to kaczka. Większa od kaczki, mniejsza od gęsi. W Polsce nazywana jest kaczogęsią. W rzeczywistości jest jednak kaczką. Pochodzi od kaczora piżmowego i kaczki rasy Pekin. To nowa rasa hodowlana w Polsce. Gdy pojawiają się podmuchy wiatru, natychmiast ustawiają się do lotu. Na próżno. Latać już nie mogą i nie będą. To tylko zapisany w genach zew po przodkach. Oh.
ptak hodowany rzadko ze względu na trudności w rozmnażaniu. Z jaj kaczki pekinki wykluwa się zaledwie 30% piskląt, a te nie mają już potomstwa. Kaczogęsi rosną szybko i cieszą się dużą renomą kulinarną. Ich delikatne mięso zawiera mało tłuszczu, ma walory dietetyczne. We Francji lamillard hodowane jest dla wysokowartościowej wątroby.